Cześć, witam Cię w kolejnej części serii poświęconej Decentralized Finance, czyli trendowi związanym z zdecentralizowanymi finansami. W części numer 4 całej serii, zajmę się tematem innych produktów finansowych, które również podczas korzystania mogą przynieść nam jakieś zyski. Omówię tutaj głównie produkty takie jak produkty związane z rynkami predykcyjnymi oraz platformy pożyczkowe działające właśnie zgodnie z trendem Decentralized Finance, platformy zdecentralizowane. Także zapraszam Cię na ten wstęp do tego typu produktów. Przede wszystkim najpierw omówimy przedstawicieli rynków prognostycznych, rynków predykcyjnych, bo tak czy tak te produkty są nazywane. Tak naprawdę w tych projektach chodzi o to, że nie ma tutaj handlu jakimkolwiek dobrem czy też zasobem, na przykład w postaci kryptowalut czy innych tego typu przedmiotów. Dochodzi tutaj do obstawiania szans zajścia pewnego konkretnego zjawiska. I przedstawicielami właśnie rynków prognostycznych są na przykład takie projekty jak Augur, projekt Gnosis, czy też projekt Stocks. Najłatwiej sobie to przetłumaczyć i zrozumieć w ten sposób, że te projekty, te produkty finansowe działają tak samo jak zakłady bukmacherskie, gdzie obstawiamy po prostu konkretny wynik, dowolną rzecz. Plusem oczywiście takim jest w świecie DeFi, że nie ma tutaj pośrednika. Co prawda te platformy, dostarczając swoją infrastrukturę, są w jakimś sensie pośrednikiem pomiędzy nami a innymi uczestnikami tych rynków prognostycznych. Niemniej jednak nie ma tutaj całej tej infrastruktury zewnętrznej, która funkcjonuje w postaci miejsc, do których można się udać i te zakłady obstawić. Te trzy projekty, zarówno Stocks, Gnosis czy Augur, pozwalają na obstawianie trzech rodzajów zdarzeń. Przede wszystkim są to tak zwane zdarzenia binarne, czyli zdarzenia, które kończą się efektem tak lub nie, czyli przekładając to na prostszy język w zakresie obstawiania na przykład temperatury. Możemy obstawić zdarzenie, czy temperatura będzie dodatnia, tak, nie, lub czy temperatura będzie ujemna, tak, nie. I to jest zdarzenie binarne, które obsługiwane jest na każdej z tych trzech platform. Drugim rodzajem zdarzenia jest tak zwane zdarzenie kategoryczne, mające miejsce na przykład w przypadku wygrania w wyborach. Tutaj mamy wielu kandydatów i musimy wybrać jednego, który według nas wygra dane wybory. Oczywiście trzeci przykład zdarzeń dostępny również na każdej z tych platform to zdarzenia tak zwane skalarne, gdzie obstawiamy konkretną wartość jako wynik. I tutaj znowu posługując się przykładem temperatury, możemy obstawić, czy w dniu jutrzejszym temperatura będzie wynosiła 5 stopni Celsjusza, 10 czy też 15 stopni. I to jest właśnie przykład zdarzenia skalarnego, które na każdej z tych trzech platform jest obsługiwane. Kolejne projekty, produkty finansowe to platformy pożyczkowe czy też stablecoiny. Oczywiście te projekty są ze sobą mocno powiązane. Pierwszym z nich jest już omawiany na moim kanale w analizie projektowej projekt MakerDAO ze swoim stablecoinem. Analogicznym przykładem jest dosyć nowy projekt BuyDAO, czyli konkurencja do MakerDAO, tylko że działająca na Binance Chain. Również przedstawicielem oferującym stablecoina, zdecentralizowanego stablecoina, który trzyma stałą wartość do dolara, jest projekt Reserve Rights, jak też projekt Kawa, który co ciekawe działa na
infrastrukturze projektu Cosmos. Tutaj również mamy do czynienia z stablecoinem. Jeśli chodzi o samo zestawienie platform pożyczkowych, to przede wszystkim jest to projekt Dharma. I tutaj, tak jak w kolejnych projektach, które przedstawię w tym krótkim filmie, mamy możliwość zastawiania kryptowalut w celu emisji stablecoina i tak właśnie dzieje się w projekcie na przykład MakerDAO. Tutaj niezwykle istotnym problemem, z jakim te projekty się borykają, jest właśnie trzymanie tej stabilnej ceny do dolara, czy do akurat we wszystkich tych projektach mówimy o trzymaniu ceny do dolara, z tego względu, że jest to bardzo ważne przy zmiennym kursie kryptowalut i po prostu algorytmy tych projektów, smart kontrakty uszczególniając, są tak napisane, by właśnie w odpowiednimi miarami, odpowiednimi zapisami trzymały tę stabilną cenę do dolara, aby po prostu zastawione kryptowaluty, które tutaj pożyczamy innym, którzy na przykład potrzebują ich w celu handlowania na giełdzie, miały stałą wartość i aby ta wartość była algorytmicznie regulowana, tak żeby po prostu, żebyśmy nie byli stratni w przypadku, jak do tej pory, bardzo zmiennych i znaczących wartości cen konkretnych projektów. I te projekty to, tak jak wspomniałem wcześniej, Dharma, platforma pożyczkowa, czy też platforma Compound, gdzie również jesteśmy w stanie zastawiać i pożyczać nasze kryptowaluty, głównie Ethereum, w celu właśnie pozyskiwania konkretnych zwrotów procentowych. Również taką dodatkową metodą pozyskiwania dodatkowych tokenów, tym razem na platformie EOS, jest możliwość ich wypożyczania, czy też czasami jest nazywane leasingowanie tokenów, i to również jest w stanie nam wygenerować dodatkowy zysk, który zgodnie z trendem DeFi, Decentralized Finance, niekoniecznie musi polegać na uprawianiu tradingu na giełdach. W tym odcinku to wszystko. Postarałem się tutaj streścić projekty będące reprezentantami kategorii takich jak rynki prognostyczne, czy też platformy pożyczkowe. W kolejnych odcinkach tej serii będę chciał bliżej przyjrzeć się tego typu projektom i zobaczyć, czy naprawdę oferują one jakieś realne zyski możliwe do wygenerowania. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, do zgłaszania propozycji kolejnych tematów w tej serii. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję za poświęcony czas. Cześć.